ząbek czosnku, bardzo proszę. Tutaj go zgniatam i tak samo ze skórką można go dodać. Tymianek również. Dodajemy też świeży tymianek i dodajemy masło. I teraz będziemy, jak to się mówi, bastować, czyli podlewać tym pieniącym się masłem. Po wierzchu łososia. Naprawdę przez niedługi czas, tylko po prostu, żeby nadać tego aromatu, który nam się tutaj z tymianku i z czosnku wytworzył, żeby podlać go od góry. I za chwilkę powędruję również do ziemniaków, które są w piekarniku, żeby sobie tam na spokojnie... Przy okazji ten tłuszcz, czyli to masełko polewane od góry powoduje, że on również się robi coraz bardziej gotowy. Tak, ścina się również z drugiej strony od góry, jak go podlewamy takim gorącym tłuszczem. Słuchaj, no wygląda bajecznie, pachnie. No szkoda, że te zapachy nie są przenoszone przez ekran.